Dzień dobry, dzień dobry, kochani. I witam Was bardzo serdecznie. przychodzę do Was z kartą weekendową, czyli na najbliższe 48 godzin. Karta ta jest przeznaczona na weekend 13-14 lipca 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was na ten konkretny czas, na te konkretne dni. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą urodzinki w ten weekend. Kochani, niech Wam się darzy, niech się spełniają Wasze marzenia, życzę Wam Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy, dzisiejszą kartą weekendową jest. Siódemka pentakli. Spokojny weekend się zapowiada, kochani. pełen cierpliwości, takiej organizacji pracy, realizacji różnych przedsięwzięć. Kochani, ważny, warto sobie zaplanować różne rzeczy w ten weekend i na spokojnie je realizować. Ale kochani, siódemka pentakli też jest taką kartą mówiącą o tym, żeby się przyjrzeć w to, co już inwestujemy. Czy to są relacje, czy to są jakieś praktyki, czy to jest odżywianie, czy to jest praca, projekt, Projekty, jakieś codzienne, codzienne obowiązki. Siódemka Pentakli mówi o tym, żeby przyjrzeć się temu, co już z tego wyrosło i czy w ogóle coś z tego wyrosło. Czy nasze inwestycje są opłacalne? Czy m, warto dalej eksplorować teren tak i inwestować w to coś? <grych> czy, czy lepiej, nie wiem, wprowadzić jakieś zmiany albo zrezygnować i pójść w zupełnie innym kierunku. Także siódemka Pentakli jest taką kartą, która mówi. Żeby przystanąć i przyjrzeć się pewnym aspektom, co jest dla nas korzystne, co nie, w co dalej warto inwestować, w co nie, z kim dalej warto być, z kim nie. Tak. Także tutaj warto zrobić taki rachunek sumienia przez, przez ten weekend i ewentualnie wprowadzić potrzebne, potrzebne zmiany. Dla naszej przyszłości. Kochani Siódemka Pentakli zapowiada taki weekend pełen takich przyziemnych raczej rzeczy. Nie zapowiada nie wiadomo jakich uniesień i ekscytacji i niespodzianek. Bardziej mówi o tym, że jeżeli zaplanowaliście sobie jakieś, nie wiem, sprzątanie mieszkania, to to zrealizujecie. Jeżeli zaplanowaliście sobie jakieś zakupy, to to zrealizujecie. Jeżeli zaplanowaliście sobie jakieś inne przedsięwzięcia, takie związane czy to z materią, czy z otaczającym was miejscem, światem, to kochani, zdecydowanie to sobie zrealizujecie na spokojnie, bez, bez, bez jakiejś takiej spiny czy coś w tym stylu. Siódemka pentakli też mówi jak najbardziej o tym, że um, zasiliśmy już jakieś owoce w przeszłości i teraz możemy zobaczyć nasze plony. Także w ten weekend coś tu mile też może Was zaskoczyć jak najbardziej, ale w taki bardziej um, spokojny sposób, bym powiedziała: na zasadzie, jeżeli wprowadziliście już jakiś czas temu odpowiednią dietę, tak, ćwiczenia, to dzisiaj możecie wejść na wagę i stwierdzić,. Gdzie, u, jest 2 kilo mniej. Ekstra, super, tak? Albo jeżeli. Mm nie wiem, wprowadziliście właśnie jakąś inwestycję, czy, czy pracujecie nad jakimś projektem, może okazać się, że będzie jakaś pierwsza wypłatka, tak? Albo jakaś jakaś nagroda finansowa, albo jakaś pochwała, czy coś w tym stylu. Także to są tego typu inwestycje. I, i jak najbardziej efekty, efekty tych inwestycji. Siódemka pentakli, kochani, też mówi, żeby się dzisiaj z niczym nie śpieszyć, żeby opracować właśnie dobry plan, żeby... Na spokojnie przyjrzeć się różnym rzeczom, żeby nie brać na siebie zbyt dużo obowiązków, też jak najbardziej yy, odpocząć, zrelaksować się yy, i delektować tym, co mamy, też jak najbardziej. Patrzcie, ta kobitka ma tutaj takie piękne, wielkie jabłko i jakoś za dużo nie widać, żeby pracowało. Ono po prostu jest obrodziło i teraz ona może się cieszyć owocami swojej pracy, więc Wy też kochani, nie charujcie cały weekend, tylko miejcie czas jeszcze na tą kawkę, żeby usiąść, zjeść coś dobrego, pocieszyć się właśnie efektami też swojej pracy. <grym> kochani, jeżeli część z was pracuje, a na pewno tak jest, to zapowiada się po prostu spokojny ten weekend w pracy. Tak jak powiedziałam, co sobie zaplanujecie, to zrealizujecie. Możecie liczyć na jakąś e, wypłatę, na jakieś pieniądze, e, które są e, m, dla was tak, jakieś, jakieś, jakieś takie. Nie wiem, drobne wynagrodzenia, czy, czy, czy jeżeli już czekacie na jakąś wypłatę, czy coś takiego, jak najbardziej też, ale to jest bardziej taka kwestia właśnie tych, zobaczenia tych pierwszych efektów swojej pracy. Więc szczególnie, jeżeli pracujecie ostatnio właśnie w jakiejś nowej firmie albo przy jakimś nowym projekcie, to zobaczycie właśnie te pierwsze efekty. Czy to będą pochwały ze strony współpracowników, czy pochwała ze strony szefa, czy jakieś zaangażowanie klientów większe, lepsze statystyki na przykład tam sprawdzicie, czy właśnie tak jak zobaczycie, że właśnie wasze finanse, Wasze, wasze dochody wzrastają. Coś, kochani, zobaczycie, jakiś efekt swojej pracy. Albo oczywiście w drugą stronę, część z was może zobaczyć właśnie jakąś tendencję spadkową. I to będzie informacja też dla was, żeby przyjrzeć się temu, co jeszcze możecie poprawić, czy co jeszcze możecie wprowadzić, jakie zmiany możecie nanieść, żeby to było lepsze. Albo że, m, kwestia właśnie przyłożenia się bardziej do pracy, tak? Bo na przykład ostatnio sobie pofolgowaliście. Także tutaj po prostu robimy, stajemy, przystajemy i robimy naprawdę czysty rachunek sumienia i sprawdzamy co jest co jest ok, co nie jest ok i podejmujemy odpowiednie e, działania. E, dla osób, które szukają pracy, siódemka pentakli może oznaczać e, jakąś rozmowę kwalifikacyjną, ale na wyniki tej rozmowy jeszcze będziecie musieli poczekać. E, I tutaj też wszystko zależy od Waszego zaangażowania tak naprawdę. Czy czy wykażecie się fajną inicjatywą, odwagą, czy, czy macie odpowiednie kwalifikacje? To wszystko będzie brane pod uwagę. Także tutaj powiem Wam szczerze, że na chwilę obecną nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy, czy to będzie, czy nie będzie. Ważne jest, żebyście pokazali się od jak najlepszej strony. Chęć edukacji też jak najbardziej będzie tutaj brana bardzo mocno pod uwagę. Kochani, jeżeli jesteście, jeżeli chodzi o związki, jeżeli chodzi o miłość, Siódemka Pentakli zapowiada raczej spokojny weekend. Mówi o tym właśnie, że zajmiecie się jakimiś przyziemnymi sytuacjami, domem, rodziną, przyjaciółmi, jakimiś obowiązkami, które sobie zaplanowaliście, ale też jeżeli macie jakieś plany, na przykład, nie wiem, gdzieś pojechać, coś zrobić, coś zorganizować, jak najbardziej też to wszystko zrealizujecie. Siódemka Pentakli, podobnie jak przy innych aspektach, jest też kartą właśnie takiej refleksji i spojrzenia na to, co jest okej, okay, co nie jest okej. Okay. Dla części z Was może to być kwestia spojrzenia na związek i stwierdzenia, hmm, no idziemy innymi drogami, rozeszliśmy się, już nie potrafimy się dogadać i yy, już nie ma między nami tego, co było. Jesteśmy dwojgiem zupełnie innych ludzi i czas się pożegnać, tak? To może być tego typu refleksja i uświadomienie, że, że nie ma sensu kontynuować czegoś, co, yy, co, co po prostu, no, no nie ma sensu, tak? Część z Was może właśnie dojść do takiego yy, uświadomienia. A część z Was może uświadomić sobie na przykład, że zaniedbała partnera w ostatnim czasie albo że oczekuje więcej czegoś tam czy czegoś tam. I to jest dobry czas, żeby właśnie przeprowadzić jakieś rozmowy, porozmawiać o takich właśnie codziennych sprawach. Co możecie ulepszyć, co możecie usprawnić, a co należałoby odrzucić z waszej relacji, by mogła ona w pełni rozkwitnąć i stać się taką trwałą, silną i pełną pełną miłości, tak? Także to jest to jest dobry czas. Dobry czas też na wszelkiego rodzaju inwestycje, szczególnie takie długoterminowe albo planowanie tego typu um, jakichś przedsięwzięć. Związanych głównie z finansami, ale też z takimi codziennościami, tak? Osoby, które są w świeżych związkach, mogą planować wspólną przyszłość, możecie rozmawiać na temat, nie wiem, mieszkania, ślubu, dzieci i takich rzeczy, a osoby, które już są w stałych związkach, mają ślub, dzieci i tak dalej, albo po prostu są w takim miejscu, w którym jest ok emocjonalnie, mogą planować jakieś wydatki wspólne, zakupy. Um... Nie wiem, remonty, jakieś przeprowadzki i, i takie takie różne rzeczy, czyli inwestycje po prostu finan, finansowe, tak? Osoby, które są singlami, z siódemką pentakli, kochani, jakichś nie wiadomo, jakich amorów też nie możecie się spodziewać niestety w ten weekend, to znaczy spodziewać zawsze się możecie, ale ta karta raczej na to nie wskazuje. Bardziej wskazuje na to, że zajmiecie się jakimiś przyziemnymi sprawami, obowiązkami, pracą sobą, a jeżeli już ktoś wkroczy do waszego życia, to bardziej w formie przyjaciela, znajomego albo kogoś, z kim, nie wiem, macie jakieś wspólne cechy, wspólne zainteresowania i to was właśnie e, połączy. Raczej bez szału, bez fajerwerków, ale może z tego powstać bardzo ciekawa przyjaźń, bardzo interesująca znajomość, więc mimo wszystko byłabym na to e, otwarta, kochani. Więc e, widzicie, no weekend raczej spokojny, e, pełen refleksji, pełen ważnych, że tak powiem, e, takich też olśnień, jakby nie patrzeć. E, no i cóż mogę wam powiedzieć więcej? To chyba tyle, jeśli chodzi o siódemkę pentakli. Pokażę wam, co jest na spodzie. Mamy też rycerza kielichów, więc rycerza kielichów, pokażę wam wszystko. Rycerza kielichów, ósemkę pentakli i królową, królową kielichów. Także tutaj tego serduszka też jak najbardziej trochę jest. Dla części z Was faktycznie tutaj praca nad jakimiś emocjami, praca nad jakimś spełnieniem, ale też praca nad kreatywnymi projektami i przedsięwzięciami. Jeżeli ciągnie Was do tego, żeby coś upiększyć, coś zrobić, coś. Um... Wprowadzić właśnie jakieś ciekawe pomysły, czy przedsięwzięcia, czy jakieś takie innowacje do swojego życia, czy do swojego związku, do miłości. Jak najbardziej, kochani, jest to dobry czas. Dobry też czas, żeby bardziej uwierzyć w siebie, bym powiedział. Uwierzyć w to, co Wam serce podpowiada, bo tutaj na spodzie jest jeszcze ta piątka pentakli, czyli faktycznie jest jakieś poczucie braku, poczucie bycia niewystarczającym. A tymczasem, kochani, patrzcie, ile tu jest pięknych kolorów, ile tu jest miłości, ile tu jest kreatywności. Więc czas uwierzyć w siebie i uświadomić sobie, że naprawdę macie więcej do zaoferowania, niż Wam się wydaje. Zarówno w, w takich codziennych sprawach, jak i w finansowych aspektach, kreatywnych aspektach, jak i kochani w miłości, bo tutaj faktycznie jest tego całkiem, całkiem sporo, całkiem sporo emocji i takiego piękna, plus ten motyl, który mi się tutaj pojawia, taka mocna energia wzrostu, transformacji, w końcu wielkie skrzydła piękne. No, także tak się prezentuje weekend, kochani. Cóż mogę więcej powiedzieć? To wszystko na dziś. Życzę Wam um, cudownego czasu, cudownego weekendu. No i oczywiście, widzimy się za niedługo. Buziaki, pa pa!